aujourd'hui. Vous écoutez sa voix, la musique pas. Jeden z uczonych w piśmie podszedł do Jezusa i zapytał go, który jest pierwszy ze wszystkich przykazań? Jezus odpowiedział, pierwszy jest, słuchaj Izraelu, Pan Bóg nasz jest jedynym Panem. Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą. Drugie jest to, będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Nie ma innego przykazania większego od tych. Rzekł mu uczony w piśmie, bardzo dobrze, nauczycielu. Słusznie powiedziałeś, bo jeden jest i nie ma innego oprócz niego. Miłować go całym sercem, całym umysłem i całą mocą i miłować bliźniego jak siebie samego znaczy daleko więcej niż wszystkie całopalenia i ofiary. Jezus, widząc, że rozumie, odpowiedział, rzekł do niego, niedaleko jesteś od Królestwa Bożego. I nikt już nie odważył się go więcej pytać. Święty Marek, jako jedyny z ewangelistów, przytaczając to wydarzenie, mówi, czy cytuję, to przekazanie miłości Boga bliźniego z tą zachętą do słuchania, słuchaj Izraelu. Inni ewangeliści to opuszczają. Marek mówi o tym i to słowo dzisiaj też do nas dociera. Słuchaj Izraelu. Pan Bóg jest naszym Panem, Panem jedynym. Słuchamy tych dwóch przykazaniach miłości Boga i miłości bliźniego. Słuchaj Izraelu, to jest przeciwieństwo tego, co stało się w raju, a więc przeciwieństwo grzechu, gdzie człowiek powiedział do Pana Boga wyraźnie, nie będę słuchał. Pan Bóg wprawdzie powiedział do człowieka swoje słowo, ale człowiek raz, że je nie zatrzymał w pamięci, nie pamiętał tego słowa i nie chciał go słuchać. W momencie kryzysu, trudności, grzechu, pokusy, powiedział wyraźnie do Pana Boga, nie będę słuchał. Będę słuchał demona. On radzi mi lepiej. Nie tak jak ty, ale tak jak on. To jest cały dramat człowieka. Bo teraz człowiek stoi pomiędzy tymi dwoma biegunami. Pomiędzy tym pierwszym grzechem, nie słuchaj Izraelu, a pomiędzy tym biegunem, który nadał Chrystus. Bo Chrystus jest tym, który wypełnił to słowo. Słuchał swojego Ojca. Wypełnił to słowo, pokochał Ojca z całego serca, z całej duszy, ze wszystkich sił i kochał drugiego. Wręcz bardziej niż siebie samego. I teraz gdzieś człowiek jest pomiędzy, my jesteśmy pomiędzy. Z jednej strony teoretycznie mamy to parcie, tą chęć, żeby słuchać Pana Boga, a z drugiej strony jest nam bliskie to, co mówi demon. I teraz próbujemy jakoś to pogodzić. Słuchać, ale nie całym sercem. Słuchać, ale nie całą duszą. Słuchać, ale nie ze wszystkich sił. Nie całym umysłem. Zatrzymać coś dla siebie. Że to jest ten grzech, który jest w nas. Nie dać siebie całkowicie Panu Bogu, bo mu nie wierzę. Bo mu nie ufam. Bo ten posiew demona we mnie został. I robię z Panem Bogiem interes. Ciągle walczę o to, żeby dać Panu Bogu ewentualnie dużo, ale nie wszystko. Zachowuję cząstkę dla siebie. Tu mi Pan Bóg nie wejdzie.
Jak mu jeszcze to dam, to umrę. To jest ten przypadek, o którym święty Antoni mówi, że to jest przypadek Ananiasza i Safiry. Dać dużo, zrobić wiele, ale jest jakaś cząstka, którą zachowuję dla siebie. To jest ta cząstka, która jest śmiercią we mnie. Że Chrystus nigdy się nie zadowoli właśnie tym wiele, ponieważ wie, że cokolwiek zatrzymam dla siebie, to jest trucizna, która zakwasi wszystko. To jest ten zły zakwas, który choćby było wiele, to przesiąknie tym grzechem. Dlatego walczymy z Panem Bogiem, dlatego chcemy Go obłaskawić, ale jak widzimy, Chrystus jest radykalny. Dlaczego? Bo wie, że tylko to jest dla nas dobre. Dlatego wie, że tylko to jest dla nas życiem. I abyśmy mieli to rozeznanie, abyśmy mieli to ucho otwarte, żebyśmy widzieli, gdzie nas demon kusi. Do tego, żeby nie dać Panu Bogu wszystkiego. Żeby zachować tą cząstkę dla siebie. Żeby nie dać się Panu Bogu wykolegować. Żeby tak naprawdę żyć. Bo to jest może to, co chcę zachować dla siebie, to jest to, gdzie lokuje to moje serce. Że to jest życie. Jak to zrobię, to pożyję. A jest dokładnie odwrotnie. I abyśmy się dzisiaj dali katechizować temu Słowu Bożemu.